Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 17. Komentarz. Pozdrowienie moją, Pawła, ręką, co jest znakiem w każdym liście. Tak piszę. Na początku chrześcijaństwa nie było takiego zwyczaju, by podpisywać list na końcu swoim imieniem. Zwykle adresat przedstawiał się na początku listu. Na przykład listy zawarte w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, od 23 do 29 i 23 rozdział, 26 do 30 wersetu. W przypadku tego listu Paweł dba o to, by jego adresaci mogli mieć 100% pewność, że to on jest jego nadawcą. Najwidoczniej Paweł używał jakiegoś znaku, po którym można było rozpoznać, że to on i nikt inny mógł być autorem. Apostoł nie sięgał zwykle sam po pióro i atrament, lecz dyktował swoje listy. Na przykład widzimy to w Rzymian 16:22. Najwidoczniej jednak i w takim przypadku list opatrywany był jakimś konkretnym znakiem czy podpisem, z którego wynikało, że to on był dyktującym. Porównaj 1 Koryntian 16:21 i Kolosan 4:18. Najpierw Rzymian 16:22. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Pierwszy Koryntian 16:21. Ja, Paweł, dopisuję to pozdrowienie ręką moją. Kolosan 4:18. Pozdrowienie moją, Pawła, ręką. Pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami. Amen. Wyjątek od tej reguły stanowi list do Galacjan, w którym na końcu wyraźnie napisane jest, że to Paweł napisał go swoją własną ręką. Galacjan 6:11. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Wiele spekulowano na ten temat. Dlaczego apostoł sam nie pisał listów? Możliwe, że miał słaby wzrok. Jednak przypuszczenie to nie jest potwierdzone.